patronat nad cyklem podcastów objął najbardziej zielony spośród zarządców centrów handlowych Metro Properties, zarządca m.in. centrów handlowych pod marką M1. Cześć, ja nazywam się Artur Racicki, zapraszam Was do kolejnej rozmowy z cyklu Impact the Future, gdzie spotykam się z innowatorami, którzy robią innowacje, które zmieniają świat na lepszy. I dziś moim gościem jest Matylda Schirle, która tworzy startup o nazwie Listny Cud. Ja w skrócie tylko powiem, że chodzi o miejskie farmy wertykalne, nie horyzontalne, czyli w polu na wsi, tylko wertykalne, bo w mieście jest mniej czasu, więc trzeba to upychać na pięterkach, tak? Dokładnie. Więc opowiedz, co to jest Listny Cud, w ogóle jaki jest problem, od czego wyszliście, dlaczego w ogóle takie rozwiązanie i później jakie jest to rozwiązanie? Jasne. Problem, którym chcieliśmy się zająć, to jest to, że większość zieleniny, którą jemy w mieście, przyjeżdża do nas z bardzo daleka. W Polsce zimą to jest na ogół Izrael, Holandia, Portugalia. To znaczy, że ta zielenina jest transportowana, czyli jest to więcej CO2, potrzebuje pestycydów, więc jest to większe niszczenie bioróżnorodności. No i też jednorazowy plastik, w który to wszystko trzeba zapakować. Do tego te tradycyjne metody upraw zużywają znacznie więcej wody niż farmy wertykalne. Więc rozwiązanie, które jakiś czas temu zostało wymyślone jako koncept, a od kilku lat jest coraz intensywniej rozwijane na całym świecie, czyli właśnie farmy wertykalne. Super mi się to podoba, że to jest jedzenie, które może być dobre dla nas i dobre dla planety, bo jest bez chemii, jest mega lokalne, jest dostępne przez cały rok, więc nie ma czegoś takiego, że jeżeli chcesz jeść ekologicznie, to musisz z tego zrezygnować. Jest bez jednorazowego plastiku, więc też nie ma tego poczucia, że okej, tutaj dbam o siebie, ale dorzucam tą cegiełkę kolejną do tego gigantycznego zaśmiecenia. Więc mamy takie rozwiązanie polegające na tym, że w zamkniętym pomieszczeniu, w kontrolowanych warunkach uprawiamy rośliny, mamy zautomatyzowany system naświetlania i nawadniania. To, co jest super ciekawe i takie trochę nieintuicyjne, dla mnie to na początku było niejasne, że ta technologia, którą teraz mamy, sprawia, że te rośliny, które uprawiamy na farmach wertykalnych, są często bardziej naturalne niż te, które przywozimy z pola. Bo światło, którego używamy, ma odpowiednie spektrum, także one mają takie same wartości, jak gdyby były uprawiane pod słońcem, no a jednocześnie są bez metali ciężkich, bez zanieczyszczeń z opadów albo z wody. Nie przejeżdżają obok nich żadne samochody, więc nie ma tego problemu ze spalinami, które na nich osiadają. Więc paradoksalnie jest to bardzo naturalne. Okej. Daj mi to. Nie, no dobrze, fajnie o tym opowiedziałaś. Dobra, zaczęliśmy tak twardo o tym, co robisz, a teraz cofnijmy się i powiedz mi coś o sobie, w sensie skąd u ciebie no wrażliwość, żeby takie rzeczy robić, jaka jest twoja ścieżka, ja wiem, że trochę też czasu spędziłaś za granicą. Powiedz mi trochę, jak do tego momentu doszłaś, czyli taką twoją krótką historię. Dla mnie to jest jedno z ciekawszych pytań, skąd? Myślę, że tych czynników, generalnie jestem socjolożką, więc to jest jedna z rzeczy, którą tam sobie lubię rozkminiać, co sprawia, że ludzie decydują się na wybór takiej, a nie innej drogi. U mnie ta moja historia to jest chyba głównie historia łączenia różnych rzeczy, różnych sektorów, różnych branż, różnych miejsc. Nawet jak mieszkałam w Londynie przez 3 lata, to tam miałam okazję pracować zarówno w knajpach z imigrantami, którzy na przykład pierwszy raz w życiu jeździli samochodem, jak przyjechali do Anglii, i w butiku konsultingowym, w którym pracowałam ze wspaniałym zespołem mądrych, inspirujących ludzi. Więc to były takie skrajności. I myślę, że to jest jedna z rzeczy, która mnie napędza. A co studiowałaś w Londynie? Międzynarodowy rozwój i wschodzące rynki. I miałam taki pomysł. To są generalnie takie studia, na które idą ludzie, którzy chcą zmieniać świat na lepsze, i na tych studiach się dowiadują, że to generalnie raczej nie wychodzi albo jest bardzo ciężkie. Więc ja po tych studiach stwierdziłam, że skoro
działalność wielu organizacji charytatywnych czy tych programów rządowych po latach daje kontrowersyjne skutki często, no to może wielki biznes. I trafiłam wtedy na książkę jednej z dużych firm konsultingowych, która była bardzo na czasie, w takim sensie, że przedstawiała takie stanowisko bardzo świadome, jeśli chodzi o to, jak będzie się zmieniał świat, takie ośrodki ciężkości, na przykład związane z tym, że w tym momencie PKB niektórych chińskich miast jest większe niż całej Szwecji, więc ten świat, w którym my się wychowywaliśmy, taki bardzo europocentryczny, to się będzie powolutku gdzieś tam zmieniało, a może nie powolutku. No i stwierdziłam, no dobra, wielki biznes, efektywność, wpływ na świat, spróbuję tam pójść z tym swoim nastawieniem. Byłam tam przez 3 lata, bardzo dużo się nauczyłam, ale też musiałam się skonfrontować z tym, jak co mnie na przykład, ile jestem w stanie zrobić, a na ile jednak taki tryb korporacyjny gdzieś tam mnie mieli. Po 3 latach się zorientowałam, że nie do końca wiem, czy dalej mam duszę i że potrzebuję tak się zatrzymać. I potem pracowałam przez pół roku w NGO-sie, w Fundacji Państwo, która zajmuje się prawami obywatelskimi, zwłaszcza dostępem do informacji, ale też organizuje taką konferencję GovTechową Personal Democracy Forum, która jest organizowana w Stanach i od 8 lat właśnie w Polsce. Więc to było takie fajne zetknięcie ze światem GovTechu i też nauczenie się trochę, czym to jest, jaki rodzaj ludzi tam pracuje, jakie problemy tam można rozwiązywać. Potem jeszcze robiłam charytatywnie, tak półcharytatywnie dla Fundacji Ocalenie Aukcji Sztuki, z której cały dochód jest przeznaczony na pracę z uchodźcami. I byłam w spółce Skarbu Państwa przez pół roku, co też było bardzo ciekawą przygodą, jeśli chodzi o zobaczenie sobie od środka tych różnych państwowych systemów. Bardzo ciekawe połączenie. Najpierw praca z uchodźcami, a później w spółce Skarbu Państwa. To jest na pewno ciekawe. Dobrze. Ja trochę powiedzmy już z tobą rozmawiałem, więc nie będę cię teraz wciągał w jakieś tam rozmowy, co tam w spółce Skarbu Państwa, bo to nie ma takiej potrzeby. Przejdźmy do tego biznesu, który teraz robisz. No i zdecydowałaś, że no, na pewno praca w spółce Skarbu Państwa to nie jest coś, o czym marzyłaś, albo może nie jesteś w stanie aż tak zmienić świata, jak myślałeś, że będziesz miała na to wpływ. I jak to się stało, że się stałaś w tym, znalazłaś w tym startupie, bo on, z tego co mi mówiłaś, powstał wcześniej. Mhm. I ty do niego dołączyłaś i jesteś w tej chwili głównym udziałowcem i takim driverem tego biznesu. To jest wspaniały przypadek, który sprawił, że poznałam założycieli takiego akceleratora FoodTech AC, Michała Piosika, Miszę i Piotra Grabowskiego, Grabo. I myśmy się, jak się poznaliśmy, to po 20 minutach rozmowy zorientowaliśmy się, że oni są przekonani, że ja jestem na rozmowie rekrutacyjnej, a ja nie mam pojęcia o tym, że jestem na rozmowie rekrutacyjnej, ale tak szybko złapaliśmy flow i wspólny język. To, co mnie bardzo do nich przekonało, to to, że rzadko spotykam ludzi, którzy łączą takie bardzo nastawienie biznesowe na konkret, na efektywność, na rzeczy, które działają, z takim moralnym kompasem i poczuciem, że okej, robię ten biznes, ale nie po to, żeby tylko widzieć więcej zer na swoim koncie, ale po to, żeby zmieniać świat na lepsze. I to było coś, co sprawiło, że stwierdziłam, kurczę, totalnie chcę pracować z tymi chłopakami. Zaczęliśmy pracować, miałam robić zupełnie co innego, ale przyszła pandemia i zrobiliśmy potem w ciągu kilku tygodni taki projekt tak zwanych dark kitchens. To jest coś, co oni jakiś czas temu wymyślili, chcieli przeprowadzić, ja im miałam okazję przy tym pomóc. I myślę, że to był taki moment, gdzie jakby sprawdziliśmy się w boju nawzajem i oni stwierdzili, że są gotowi mi dać ten projekt z farmami wertykalnymi pod opiekę, więc to jest też ogromne zaufanie z ich strony do mnie, i za które jestem mi bardzo wdzięczna. I tak zupełnie niespodziewanie
jakby mi ktoś powiedział na początku 2020, że pod koniec tego roku będę prowadzić startup zajmujący się farmami wertykalnymi, to pewnie nie powiedziałabym nie, ale byłabym bardzo zdziwiona. Więc zupełnie niespodziewanie znalazłam się w tym miejscu, ale znowu, jak patrzę sobie wstecz na wszystkie te rzeczy, które robiłam wcześniej, to się wspaniale składa do tego, żeby prowadzić taki startup, ale też myślę, że mieć taką mega wdzięczność za to, że mogę pracować przy nowych technologiach, które mają ogromny potencjał dobrej zmiany i też rozwijać taki projekt właściwie od zera. Więc ja się w nim znalazłam w marcu tego roku. Założyciele Listnego Cudu, który najpierw się nazywał Polish Greens, Michał i Karolina, którzy wymyślili koncept, kilka rozwiązań technologicznych, które na przykład to, że mamy zero jednorazowego plastiku, to jest ich pomysł. I na szczęście oni są cały czas z nami na pokładzie, zarówno udziałowo, jak i też bardzo są dużym wsparciem takim merytorycznym, technicznym. Więc tutaj działamy razem dalej. Ale rozumiem, że oni nie mieli przestrzeni i właśnie dlatego ty się znalazłaś, żeby full time się tym zająć, tak? Mhm. To jakby tam była przestrzeń kilku miesięcy pomiędzy takim momentem, że oni stwierdzili, że pauzują ten projekt i wtedy umówili się z Miszą i z Grabo, że właśnie zostaną w nim na część udziałów, że tam już zostało tyle pracy wykonane, było stworzone MVP, wiele testów, że szkoda to było wszystko wyrzucać do kosza, ale że będą tam właśnie jako częściowi udziałowcy. Potrzebny lider był nowy i się akurat pojawiłaś w dobrym momencie. Naprawdę jest... Koincydencja. Piękna. Ale dobra, przejdźmy szybko dalej. To tak naprawdę było jakieś tam, wiesz, niedawno, kiedy zaczęłaś, ale powiedz mi o fizycznych wdrożeniach. Mhm. Jak to się stało, że już i gdzie wdrożyliście się? Powiedz trochę takich konkretów. Zaczęliśmy pracę w trakcie pierwszej fali pandemii, czyli tak czerwiec mniej więcej, zaczęliśmy zbierać rundę finansowania i budować pierwszą farmę w Warszawie. Domknęliśmy pierwszą taką bardzo seedową rundę finansowania z kilkoma angelami, którzy nam zaufali w sierpniu. I już pod koniec września stanęła farma wertykalna na Mokotowie, dokończyliśmy ją. To jest tak, że mamy tam 40 metrów pomieszczenia i w tych 40 metrach jest 30 metrów uprawnych, bo mamy kilka pięter, więc jest to świetna efektywność. Jednocześnie, w tym samym czasie, symultanicznie budowaliśmy tą farmę większą i takie farmy do sklepów, które przypominają trochę lodówki, ale nie ma tam zimnej temperatury, tylko jest naświetlanie automatyczne, nawadnianie automatyczne. Dzięki czemu, po pierwsze, klienci w sklepie widzą, że to jest trochę inny produkt, widzą, że on sobie stoi w specjalnej przestrzeni, ale też te roślinie tam znacznie dłużej wytrzymują. Jasne. I dzięki temu się ich nie wyrzuca. Jasne. Więc to powstało. A gdzie można kupić? Teraz jesteśmy w Carrefourze. Generalnie Carrefour z nami współpracuje też w ramach wspierania innowacji, takich innowacyjnych startupów. Jesteśmy w Arkadii, w Galerii Mokotów. Jesteśmy w Carrefourze Bio, tutaj przy Marszałkowskiej, niedaleko od tego tygodnia. Mamy sklep online, na którym można zamówić i robimy dostawy w Warszawie. I jeszcze jesteśmy na Biobazarze, w kooperatywie na zdrowie. Właśnie miałem pytać, czy do kooperatyw sprzedajecie już. Tak, to w ogóle było przemiłe, bo kooperatywa na zdrowie odezwała się do nas sama, więc to nawet nie było tak, że tam myśmy ich z naszą ofertą zagadnęli, tylko oni sami zadzwonili. No widzieli się pewnie od kogoś znajomego. Więc teraz jesteśmy już w kilku miejscach. Trochę liczyliśmy na to, że jak to tam w naszym modelu biznesowym też ważną częścią były restauracje, więc na przykład postawienie sklepu internetowego to była taka decyzja na zasadzie, okej, restauracje są zamknięte, to teraz w tydzień stawiamy sklep internetowy i to się wydarzyło i robimy te dostawy. Rozmawiamy też z różnymi hurtowniami takimi jak i dostawcami warzyw i owoców, więc
pewnie w najbliższych tygodniach też będziemy mówili o kolejnych miejscach, gdzie jesteśmy. Super. A powiedz mi, jakiego wsparcia w tej chwili potrzebujecie? Teraz się przygotowujemy do kolejnej rundy, bo to, co chcieliśmy sprawdzić, budując tą jedną małą farmę, to czy to działa, jakby, czy koncept, ta teoria działa w praktyce, no i czy jest zainteresowanie klientów, czy to już jest ten moment w Polsce. Sprawdziliśmy to i super, komentarze ludzi w sklepie, którzy wracają regularnie po nasze produkty, to jest bardzo fajne, że to nie jest tylko na zasadzie coś nowego przetestuję, tylko regularnie mamy ludzi, którzy przychodzą znowu. To jest dla nas taka motywacja, że okej, idziemy z tym dalej. Chcielibyśmy być w ciągu 2 lat w 30 miastach w Polsce, więc teraz przygotowujemy się do zbierania takiej większej rundy. Okej, czyli taki agresywny wzrost, można powiedzieć, czyli jakiej rundy? Co to jest ta duża runda? No tak w wersji pomiędzy, w zależności od scenariusza, to zaraz opowiem dlaczego, pomiędzy 2 a 5 milionów. Bo jeden scenariusz to jest taki, w którym po prostu rozwijamy ten model, który mamy, a drugi to jest taki, w którym budujemy taką farmę sklepową, która jest jeszcze bardziej lokalna, to znaczy jeszcze bardziej obcinamy łańcuch dostaw i maksymalnie wszystko, co się da, robimy w sklepie, tak żeby też i zejść CO2 i obniżyć koszty. No ale na to jest wymaga zbudowania prototypu, więc stąd ta większa kwota. Tak, w tym grudniowym Forbesie jest taki artykuł, który mówi o social impact investingu. No i jest tam dużo wyzwań dla polskiego rynku, ponieważ to jest bardzo płytkie, jeśli chodzi o inwestowanie akurat w biznesy, o których my mówimy, czyli tych pozytywnego wpływu. Ale tu wydaje się, że model biznesowy jest ciekawy również za tym projektem i jest to biznes, który może być mocno rentowny i bardzo skalowalny. Tak, ale pewnie wiele takich środków, które są na rynku typu na badania i rozwój, tutaj nie pasuje. Pewnie część pasuje, pewnie część nie pasuje. Idealne są takie prywatne rundy albo prywatne fundusze inwestycyjne, czego w Polsce jest wciąż jeszcze mało. No ale trzymam kciuki i też mogę podpowiedzieć, oczywiście jest też crowdfunding jako droga bardzo ciekawa, bo już do 1 000 000 euro można zbierać w crowdfundingu. Z crowdfundingiem pewnie dlatego to jest ciekawe, bo tam nie wchodzi fundusz inwestycyjny, który bierze od razu prawa korporacyjne i ma bardzo duży wpływ później na rozwój, tylko to są drobni inwestorzy, którzy mają trochę inne podejście do... I przede wszystkim też nie mają tych praw korporacyjnych, które mogą po prostu w jakiś sposób wywrócić biznes w przyszłości. Tak ja to przynajmniej odbieram, aczkolwiek nigdy nie robiłem crowdfundingu, ale mam też taki swój cel wewnętrzny, żeby w przyszłym roku zrobić na jednym z biznesów. Rozmawiałam na bardzo podobny temat mniej więcej miesiąc temu czy dwa, bo myślę, że to jest taki kolejny eksperyment, ale na przykład patrząc na to, jak działają wspomniane kooperatywy, ile tam jest otwartości, ale też jakby efektywności w tej komunikacji, takiego zaufania, myślę, że to może świetnie działać, bo też jak mówimy o tym, że każdą naszą decyzją zakupową mamy wpływ na świat, no to nagle taka sytuacja, że mamy swoją decyzją inwestorską też wpływ na świat jako pojedyncze obywatele, to może przynieść bardzo ciekawy efekt. Tak, ja was widzę w crowdfundingu, dlatego że jesteście projektem B2C, można powiedzieć, i on bardzo pasuje do tego modelu crowdfundingowego, bo to jednak człowiek, dużo osób ma realny, fizyczny kontakt z produktem i to może fajnie zadziałać. Super, a powiedz mi, bo chciałbym, żeby ludzie mogli, będziemy oczywiście w trakcie naszej rozmowy, bo też wrzucamy filmik na YouTube'a, na Impact the Future i na Facebooka, na nasz profil facebook.com omany na Impact the Future, ale powiedz nam, gdzie można was znaleźć? W sensie tak, w jakich mediach społecznościowych, strona internetowa, podaj jakieś takie dane. Jasne, nazywamy się Listny Cud i pod tą nazwą można nas znaleźć zarówno na Facebooku, na Instagramie, na stronie i też myślę, że jeżeli kogoś z was ten temat zainteresował, to tym bardziej zapraszam, bo
Teraz jesteśmy w Warszawie, dostajemy już zapytania z kolejnych miast, czy się tam przypadkiem nie pojawimy, więc na naszych stronach będziemy o tym konsekwentnie informować. Super, super. Ja myślę, że to będzie takie fajne podsumowanie naszej rozmowy. Zapraszam również na nasze kanały, na wszystkie platformy podcastowe. Wyświetlimy zaraz, na których platformach podcastowych można nas znaleźć, ale również na LinkedInie, tak jak powiedziałem, Facebooku, YouTubie. Będziemy promowali naszą rozmowę i też jeśli znacie startupy, które są startupami pozytywnego wpływu, to możecie wrzucić na mojego maila informację, hej, warto, żebyś spotkał się i porozmawiał z kimś. I mój mail to jest aracicki@gmail.com. Także zapraszam do kontaktu. Dzięki Matylda za dzięki super fajną rozmowę i bardzo kibicuję i trzymam kciuki. O wielu rzeczach bym chciał z tobą porozmawiać, między innymi o zaufaniu. To jest taki obszar w Polsce, który wymaga olbrzymiej pracy jeszcze, żebyśmy poukładali sobie w naszym kraju kwestie zaufania i z kim się nie spotykam akurat w tej przestrzeni social impactu, to każdy mówi, jej, bo tu jest fajnie, bo jak my robimy ten biznes, to właśnie spotykamy się z takimi ludźmi. Więc robienie startupu pozytywnego wpływu to też jest spotykanie bardzo fajnych ludzi w całym ekosystemie. Bo tak, jeśli są inwestorzy, to oni też mają większą wrażliwość, jeśli są przedsiębiorcy, to oni też mają inną wrażliwość i partnerzy ekosystemowi, bo to są często uczelnie, jakieś programy, to są akceleratory właśnie, o których wspomniałaś. Bardzo ciekawych ludzi tam można spotkać, także wspierajmy tą społeczność naszą social impactową i bardzo się cieszę jeszcze raz. Dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Żółwik. Dzięki wielkie. Dzięki. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli podoba Ci się mój podcast, obserwuj ten kanał. Dzięki temu nie ominą Cię kolejne rozmowy z osobami, które zmieniają świat na lepszy. Możesz mnie znaleźć na Spreakerze, Apple Podcast oraz Spotify'u. Zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału na YouTubie, gdzie znajdziesz również materiały wideo. I polajkowania fanpage'a, na którym publikuję impaktowe informacje z całego świata. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.